Cześć, ja jestem Julka. Ja jestem Kuba. Witamy Was w vlogu. Tak, takim pierwszym vlogu książkowym na tym kanale. Jeden był dawno temu, ponad rok, ale to był pierwszy dawno. Vlog, więc jakby tutaj nie spodziewajmy się nie wiadomo czego. Tak, mamy czas, więc pomyśleliśmy, że spróbujemy nagrać vloga, bo to też dla nas też takie nowe doświadczenie. Tak. I trochę czujemy się niepewnie w tej formie. Więc. No ciągle jesteśmy początkujący, jakby tak. w tej dziedzinie. Naszą główną domeną były bukole zawsze, więc staramy się trochę rozszerzać to wszystko, co tutaj robimy. Tak, i padło na vloga. Tak, więc witamy jeszcze raz i Julisiu, co będziesz czytać? Pierwszą książką, którą na pewno będę czytać, jest to Roxy od Neila Shustermana i Jaroda Shustermana, czyli ojciec i syn. I oczywiście Neil Shusterman jest autorem Kosiarzy, a jeden i drugi są autorami Suszy, którą kocham całym sercem. I co mogę powiedzieć? W sumie o wiele o tej książce nie wiem, jakby dla mnie wystarczającym zachęceniem do czytania jest to, że napisał to Neil lub też Jarod. Mam zaczęte dwie książki na czytniku i chciałabym je skończyć. Pierwsza z nich to jest Utonęła Teresy Bowman. Ja jestem mniej więcej na może jakiejś 1/4. Coś w tym stylu, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest pięknie napisana i jestem szalenie ciekawa, jak się rozwinie akcja. Także myślę, że tu może być książka, która może nie trafi do ulubieńców, jeszcze zobaczymy, ale na pewno będzie pozytywnym zaskoczeniem. I twoje dwie książki. Moje dwie ostatnie to Toksyczne dziewczyny, ten na dużym planie i tutaj z boku Dziewczynka z szóstego księżyca. I co do Toksycznych dziewczyn, to strasznie ciężko mi się wgryźć w styl autorki. Więc ja już nie pamiętam jakby... Topornie mi się to czyta właśnie, że sama historia jest naprawdę ciekawa i jestem zafascynowany tym, co tam może się stać. Ale ciężko mi się w to wgryźć i tak po prostu wejść w ten świat, tak płynąć sobie w tej prozie. Myślę, że też może gdybyś miał więcej czasu i tak się zagłębił w to, nie? To byłoby łatwiej. Pewnie tak, a tak jak ja czytam tam powiedzmy po łebkach, no to... No wiadomo, że ten klimat po prostu nie ma czasu, nie ma czasu tego patrzeć. Ale ogólnie no, na pewno skończę. Ja miałam wczoraj bardzo produktywny dzień. W ogóle, jak widzicie, zmieniliśmy sobie scenerię trochę. W końcu jesteśmy, jest ciepło. Tak, jesteśmy na dworze. Mamy tutaj piękną forsycję za nami. Gdzieś tam jeszcze jest sosna, więc fajnie. I w ogóle kwiatki fajnie. Super jest. Jeśli będzie trochę wiatr, to sorki. Ale już chcieliśmy bardzo wyjść w końcu na dwór i sobie pobyć. Też tak ciekawie się zmienia kadr. Coś tak się dzieje. Dobrze, więc odnośnie wczorajszego dnia, ja przeczytałam trzy książki, ty jedną. Ja jedną. Tak, ale no dzisiaj zaraz zobaczycie, dlaczego to były aż trzy, bo zazwyczaj aż tyle nie czytam. Okej, więc może ja zacznę, bo w sumie ja mam więcej. Tak. Nie będę wam pokazywać już, ale na czytniku przeczytałam Teres Bowman, Utonęła. Pierwsza połowa mi się bardzo podobała i byłam zauroczona. Ta książka jest podzielona na dwie części, więc właśnie ta pierwsza część była super. Druga część... Początek mi się średnio podobał, tam była troszkę taka tajemnica, nie wiadomo co się stało, więc powoli zaczęliśmy to odkrywać razem właśnie z bohaterami i to było fajne, końcówka w ogóle dla mnie na nie i nie podobała mi się, ale ogólnie sama książka była na plus, myślę, że dałabym jej tak, przez chwilę chciałam ocenić na 5 gwiazdek, a my oceniamy na 10. Ale taką może szóstkę. Ja skończyłem Toksyczne dziewczyny i mam trochę problem z tą książką. Szkoda, myślałam, że ją pokochasz strasznie.
Początek miała taki mało angażujący, w sensie okay, ciężko ja było mi się nie wgryźć w to wszystko. Potem zaczęło się robić ciekawiej, ale strasznie mieliśmy tu dużo niedopowiedzeń takich, że po prostu wiemy, że coś ktoś wie, ale my tego nie wiemy i czekamy, żeby też się o tym dowiedzieć. I tak czytałem już po połowie, czekałem, żeby się dowiedzieć tych rzeczy. Telefon korazi. Zakończenie samo było no ciekawe. Ja się nie spodziewałam na przykład zakończenia. Ja też. Ale bardzo mnie... Czy nie uważasz, że daje bardzo duże pole do manewru, żeby zrobić drugi tom? Bardzo. No ja bardzo też tak uważam. Proszę. Czytałabym ale bardzo mnie zirytowała główna bohaterka swoimi decyzjami okay. na samym końcu książki. No już nie powiem wam jakich, no bo spoilery. No, jak nie ktoś chce spoilerowo gadać, to wiadomo, Instagram to zapraszam zawsze. Do siebie. No i to wszystko. No myślę też takie 7 na 10. To ja może powiem o książce... A jeszcze jak skończyłaś? Właśnie chcę powiedzieć najpierw o tej, którą mało ruszyłam, czyli Roxy. Jedyne co mogę o niej powiedzieć to, że pierwszy rozdział jest z perspektywy leku. Spodziewałeś się czegoś takiego? Nie. Ja też nie. Ja na początku nie wiedziałam, czy to narkotyk, czy lek. I tak się zastanawiałam, ale okazało się, że to jest lek. I było bardzo takie, że byłam... Co się dzieje? No, nie? Ciekawe. W ogóle zawsze jak narratorem jest... Rzecz. Lub z perspektywy rzeczy się dzieje, to zawsze jest takie... Ciekawe, nie? Ciekawe i... No bo to jest też takie niekonwencjonalne i myślę, że ciężko taką narrację prowadzić, więc jakby na razie był tylko pierwszy rozdział, zobaczymy co coś dalej. Nie skreślam, broń Boże, tej książki nic takiego, podoba mi się na razie, zobaczymy. Po prostu wczoraj się średnio czułam i dlatego tak mało ruszyłam. Mam też, ale dużo wczoraj przeczytałaś innych rzeczy, więc... Tak. No to w takim razie może też powiem o tych, które przeczytałam. I to są dwa tomy Heartstoppera, czyli drugi i trzeci, bo pierwszy czytaliśmy w poprzednim roku. Szczerze mówiąc, to powiem tyle, że drugi i trzeci tom są o wiele lepsze od pierwszego. W pierwszym tomie pamiętam, że ja nie było miłości. U ciebie chyba była, nie? To by się bardzo tak, podobało. Bardzo. Mi mniej, ale drugi tom super, trzeci, czy jeszcze lepszy, nie wiem, na pewno na podobnym poziomie. Uważam, że są bardziej głębokie, poruszają takie problemy, które faktycznie, że ludzie się z nim zmagają. Moja babcia bardzo chciała, żebym wam pokazała, jakie ma piękne kwiatki. Tak to wygląda. Przepiękne. Uznaliśmy z Kubą, że gramy w ród, ale każdy z nas będzie miał 3 frakcje zamiast jednej. I Kuba ma jaszczurki, włóczęgę i... Orły. A ja mam kota, też włóczęgę i wydry. Zobaczymy, kto wygra. Ale wydry mają super ładne znaczniki, mają takie kryształki. Pierwszy raz nimi gramy, także jesteśmy bardzo podekscytowani. Chyba trochę nieprzemyślany update, bo nie wzięłam statywu, więc będę chyba musiała trzymać telefon. Siadłam sobie na dworze, na kucyku, żeby
poczytać Roxy. I mam takie mini przemyślenie do niej, że uważam, że to nie jest dobra książka na początek przygody z Neilem Shustermanem, dlatego że ona nie porywa tak od samego początku, tak jak to robi na przykład Susza. I też Kuba mówił o kosiarzach, że również taki początek bardzo przyciągający do siebie mają. Tutaj raczej trzeba trochę przebrnąć. Ja też nie za dużo przeczytałam, około 50 stron, więc właśnie dzisiaj chcę poświęcić jej więcej czasu. Także wzięłam sobie jakieś przekąski. Czy pamiętacie z dzieciństwa flipsy? Albo te draże? Czy to są... Nie wiem, draże. Lub te takie kokosowe korsarze. Mam jeszcze wodę ze sobą w takiej szklanej butelce i też czytnik na wszelki wypadek, jakbym chciała poczytać też coś innego. No i będę właśnie dzisiaj spędzać czas z Roxy od wydawnictwa Ja. Bardzo dziwny kadr, ale się tym nie przejmujemy, bo przychodzimy na chwilę, żeby pokazać wam, co się udało upolować. Takie cuda. To jest krem... Sorry, no ale jakby nie mamy na to słowo. To jest taka słodka wiewiórka. Tak. Krem, który ma smakować jak środek tego Kinder Bueno. Więc przyszliśmy testować. Lubimy Kinder Bueno. I to bardzo nawet. To jest folia. Mamy takie słodkie małe łyżeczki. Folię zdjętą. Uwaga, najpierw będzie test zapachu. Pachnie jak masło orzechowe. Ładnie pachnie, ładnie pachnie. Dobra, bierz sobie trochę. Na zdrowie. Spróbujemy. Tak. Identyczne. Stwierdzam, smakuje jak super. Na dzień Kinder Bueno. Mega dobre. Ja muszę czekać, że będziemy to jeść z jakimiś naleśnikami albo tak, nie tak. wiem czym, cokolwiek, ale jest pyszne. My kupiliśmy to w Rossmanie, ono jest trudno dostępne. W sensie są jakby cztery chyba wersje, ale to chodzi o tą Bianka. Możecie sobie screenować, jeśli macie ochotę. No, ale właśnie... Gdybym jeszcze. Ja też, ale to później. Ale no... Ona kosztuje około 21 zł mniej więcej, ale jest tak dobre, że uważam... Ma 270 gram. Tak. Ale jest bardzo dobre. Jest bio, bez oleju palmowego. Bardzo dobre i polecamy. Już nie gadamy, spadamy pić kawę. Nie wygląda najpiękniej na świecie, bo błagam. Smile! Burger ukraiński. Słyszę na ciebie burger. Tak. Dobra, to był ja. Ja? To jest kurczakie? Jeszcze byś sobie gryzował. On kosztuje chyba 15 zł i 20 groszy. Dobra, uwaga. Tutaj. Pałki. Nie.
okej. Ale mam wrażenie, że jest bardzo podobny do Crispy Chicken z Burger Kinga. Trochę tak. I że Crispy Chicken jest tańszy i w sumie lepszy. Ile na 10? 8. Ja bym 7 dała. Także na chodę na Cześć, przychodzę do Was z krótkim update'em czytelniczym. Jestem tam chyba na 170 stronie, czy coś takiego, więc tam już bliżej końca niż dalej. Bo też myślałem, że ja do tego siądę i po prostu skończę, a się okazuje, że nie, że ta książka jednak jest zbyt naładowana emocjonalnie, żeby to było dla mnie takie proste, żeby po prostu usiąść i czytać, bo muszę sobie czasem robić przerwy, żeby się nie zdołować tym wszystkim, bo po prostu przez trudność tematu, jakim jest strata matki, jest to książka trudna, ale uważam, że warto ją przeczytać. Ja jestem zachwycony i to, co mi się bardzo podoba tutaj, że w tak prostych słowach, czasem wystarcza tutaj autorce jedno zdanie, wystarczy, żeby oddać tyle emocji, że każde kolejne zdanie byłoby już przesytem. I po prostu jedno zdanie na całą stronę mówi wystarczająco dużo za siebie. I jestem pod wrażeniem właśnie literackiego kunsztu Miry Marcinów. I no, ja polecam. Ja polecam, bo warto. Zwłaszcza, że to jest taki temat trochę odległy dla mnie osobiście, ale uważam, że pomaga się tak oswoić z pewnymi myślami i uważam, że to jest bardzo ważna książka. Thank you.
zakończyć vloga, który w sumie bardzo długo się ciągnął z nami, prawie przez cały miesiąc, ale to takie urywki najciekawszych momentów naszych, jakich możecie zobaczyć, tak? Ja też w tym miesiącu przeczytam najwięcej książek, jeśli chodzi o cały rok, bo 16 chyba, więc fajnie. Ale większości z nich nie nagrałam po prostu, bo to były dosyć krótkie książki, ze względu na to, że ja miałam duży zastój czytelniczy i nie chciałam znowu sobie brać jakichś takich bardzo obszernych, żeby później się poczuć, że znowu nie mogę czytać. Ale opowiem wam tutaj o dwóch moich i dwóch Kuby książkach. To może ty zacznij od swojej książki. Od mojej książki, czyli tak. Bez matek. Już i to jest mój ulubieniec, już 50 tysięcy razy powtarzałam, mój ulubieniec z 2021 roku. I no już trochę się na ten temat rozgadywałem. Nie zmieniam zdania do końca książki, jak już właśnie przeczytałem, nie zmieniam zdania. Jest to książka poruszająca, ważna i uważam, że każdy powinien ją przeczytać. To u mnie tutaj będzie książka Nila Schustermana i Jarada Schustermana, czyli Roxy. Tak jak już ją kiedyś wspominałam na update'cie, ona opowiada o świecie, w którym jest epidemia narkotykowa, takich leków, powiedzmy, które działają jak narkotyki. Tylko że plot twist jest taki, że tymi lekami, tymi narkotykami nie są same substancje, tylko one są też ludźmi. Czyli na przykład jeśli byście palili marihuanę, no to ona sobie, Mary Jane, przyjdzie do was i będzie obok was siedzieć i z wami rozmawiać i tak dalej, nie? I popychać was na przykład do jakichś czynów, w stylu, pamiętam, że LSD na przykład zawsze namawiała ludzi, żeby skakali z dachu, bo chciała, żeby polecieli. I często tak umierali, nie? Uważam, że była bardzo dobra, nie polecam jej na początek, bo trzeba się w nią wciągnąć i się tak jakby wgryźć w to. Uważam, że na pewno Susza będzie o wiele lepsza na początek i pewnie Kosiarze, nie? Bo ty byłeś zadowolony z Kosiarza, tak, jako pierwszej książki tak. jego. Więc to jest taki krótki update odnośnie tego. I kurczę, no naprawdę była fajna. Czytajcie ją, bo jest bardzo mądrą książką. Teraz mamy coś bardzo podobnego do siebie nawzajem. Tak. Są to książki popularno-naukowe. Tej samej autorki z serii Zrozum. I u mnie to jest I nie żyli długo i szczęśliwie. A u mnie I że ci nie odpuszczę. Czy to nie jest trochę ironiczne, że ja czytam o zatruwaniu mężów, a Kuba czyta o zabijaniu żon? Między innymi oczywiście. Tak. No, dobra, to opowiedz o swojej. No to moja jest super. Dziękuję za uwagę. Bardzo dobrze się przy niej bawiłem. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. I dla ciebie też była taka bardziej wartościowa, bo ty bardzo historię znasz, nie? Tak, dla mnie na przykład bardzo satysfakcjonujące było dla mnie, że o, ta kobieta była matką tego, tego i tego. Ja tak patrzę. Ej, a czy ten nie będzie przypadkiem królem potem? No i w następnym akapicie, no to jest król taki i taki. Fajnie. Ja bym na przykład tak nie wiedziała, nie? Bo nie siedzę tak w historii. No więc bardzo polecam, zwłaszcza, że to jest tak fajnie uszeregowane. Językiem? Tak, to już w ogóle lekki język. Chronologicznie, że od tych najstarszych spraw, chyba pierwszy jest Neron, czyli powiedzmy okolice 60 roku naszej ery, do tak naprawdę współczesnych czasów. Okej, okay. A jakbyś miał oceniać od 1 do 10? No to myślę, że 8,5, 9, coś takiego. Bo to w sumie wysoko. Fajnie. Bardzo dobrze się przy tym bawiłem, bardzo też szybko mi się czytało. I ja bardzo polecam. Jakieś znaczniki pojawiły tak, się? Tak. Jeden, dwa, więcej? Jeden, bo po prostu to było tak komiczne i tak nieprawdopodobne, że musiałem. Możesz podać stronę, to może jak ktoś będzie czytał, to też sobie to jest strona 114 i generalnie chodzi o Timothy'ego Dextera i to do tego, jak zdobył fortunę. Okay. To jest niesamowite. Dobrze. No to na temat mojej książki. Czy uważam, że od niej... Właśnie też możesz się wypowiedzieć. Czy uważasz, że od tej dobrze jest zacząć serię Zrozum? Tak. Tak? Tak. Okej. Okay. Ja uważam, że tutaj chyba niekoniecznie, bo tak jak z Kubą rozmawiałam na temat tych książek, to tutaj nie ma czego rozumieć. Tutaj możemy jakby dowiedzieć się o biegu historii. Gdzieś tam jest książka o śmiechu, więc możemy się dowiedzieć, jak to wszystko działa. O skórze, no nie wiem, o brudzie. Więc naprawdę są takie tematy, które, o których człowiek nie wie i chciałby się dowiedzieć tak bardziej dla samej wiedzy. No nie, że jakby to wzbogaca człowieka. A tutaj uważam, że nie było czegoś takiego. Nie wiem, czy to dobrze, że jest to podpięte pod serię Zrozum, bo faktycznie... No tutaj mamy historię jedną, dwu, trzystronicową, gdzie kobieta na przykład zabija swojego męża. No i jakby tutaj nie ma głębszego sensu, nie? Co prawda tutaj z tyłu mamy napisane,
czego się z tej książki dowiemy. Ja się dwóch z czterech rzeczy nie dowiedziałam lub nie zakodowałam, może gdzieś mi umknęło. Ale też na przykład tutaj jest podtytuł, że najbardziej mordercze kobiety w historii. Nie uważam, że kobieta, która zabiła jedną osobę, jest najbardziej morderczą kobietą w historii. Więc to jest trochę takie naciągane. Chodzi bardziej o grupę. Ale wiesz, no jeśli jest coś... Tam... No tak, ale jest, jak jest coś takiego podane, no to ja bym raczej oczekiwała, że będą, wiesz, na przykład seryjne morderczynie. To trochę źle brzmi, no nie? Wiadomo. Wiesz, ja chyba teraz tak zrozumiałem. No. Bo zawsze jak się mówi, że ktoś zamordował albo seryjni mordercy, to to są głównie faceci. No tak. Statystycznie. No tak. Nie tak. Znam, nie mam w głowie żadnej kobiety, która teraz by była... Teraz wyszła książka chyba z... No to... Nie, z mowy chyba. Ale nie znam. Ja już nie pamiętam tytułu, wiem, że Wika z Bukami ją kupiła. Myślę, że pod tym względem pokazuje trochę to takie inne oblicze spraw, nawet powiedzmy kryminalnych czy historycznych, o może których tak się być. Nie wie. No tak, ale na przykład mnie osobiście ten podtytuł zmylił, nie? I trochę się zawiodłam na tym, bo liczyłam właśnie na takie grubsze sprawy, gdzie naprawdę będę po prostu przecierać oczy ze zdumienia. I jak nam są podane kobiety, przykłady kobiet, które zamordowały 150 osób, 80, a później jest kobieta, która zamordowała swojego męża dokładnie w taki sam sposób jak 10 innych, które są tu opisane, no to trochę się zawiodło mnie. Ale uważam, że jest bardzo dobrą książką. Czy polecam ją na początek? Może tak, bo wydaje mi się, że będzie o wiele lżejsza, mimo że tamta też jest lekka. To o wiele lżejsza niż i nie żyli długo i szczęśliwie. No myślę, bo ona jest taka niezobowiązująca. Przez właśnie te krótkie formy. Dokładnie tak. U mnie to były tam 20-30 strony rozdziałów. I co mogę jeszcze powiedzieć, to, że właśnie szukam tutaj, żeby wam pokazać. Są też takie jakby mini podsumowania. I na przykład jest podsumowanie, jak rozpoznać psychopatę. I co prawda nie uważam, że to jest jakiś wyznacznik czegokolwiek. I że jak to ktoś z waszych znajomych ma coś takiego, to znaczy, że od razu jest psychopatą. Ale ciekawe urozmaicenie, że nie tylko same historyjki takie, że się leci. Tak. Jeszcze ciekawe jest to, że i jedna i druga książka mają innych tłumaczy. Tutaj tłumaczyła pani Monika Skowron, a u ciebie chyba jakiś mężczyzna, ale nie pamiętam. I też fajnie, bo tutaj już teraz na okładkach Maciej Miłkowski. Na okładkach już są... wyszczególnienie tłumacza, tak, a tutaj jeszcze nie było, więc widać, że wszystko idzie do przodu. Ale ogólnie dałabym raczej 7/10, bo dobrze się bawiłam, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I dowiedziałam się mimo wszystko paru ciekawych rzeczy, ale też, no właśnie przez to, jak ta książka została opisana na okładce między innymi, to trochę się tym zawiodłam. Mówisz, że dowiedziałaś się paru ciekawych rzeczy, jak zamordować faceta? No nie tylko faceta. Nie no, wiadomo, że to nie było jakiegoś tam przepisu na, nie wiem... Idealną orszenik. Truciznę. No właśnie. Chociaż tu było, jest napisane, jak przygotować skuteczną truciznę. Ja tego tutaj nie znalazłam. Myślę, że nie mogli podać. Ale wiesz, na przykład właśnie, to też jest taki zarzut, że chociaż z drugiej strony, gdyby coś takiego było, to mi się chyba nie podobała ta książka. I chodzi mi o to, że na przykład nie było takiej bardziej rozpracowania tego, powiedzmy właśnie jakichś wzorów chemicznych i tak dalej na te trucizny, albo jakiejś takiej większej historii, albo co na przykład potrafi robić ta trucizna, na przykład, że jakie są etapy, czy ile ale zażyjesz, jest, tyle będzie ten... Jest taka książka o truciznach. Tak? Ale tak. Też w tej serii nie? Nie. Nie pamiętam tytułu, wiem, no że istnieje. No a tu jest bardziej, wiesz, historycznie niż chemicznie. No ale właśnie o to chodziło, że ja się spodziewałam bardziej popularno-naukowej, nie? A to było takie bardziej niezobowiązujące historyjki, tak nie wiadomo co, ale to nie znaczy, że mi się nie podobała. Spodziewałaś się bardziej naukowej. Tak, ale no właśnie gdyby była bardziej naukowa, to myślę, że mniej by mi się podobała. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, jest to skomplikowane. No właśnie, mam nadzieję, że wy rozumiecie, bo to trochę też takie pogmatwane, ale w ogóle w takim razie jakby o tych czterech książkach u mnie fioletowo dzisiaj. U mnie... Różnie. Różnie. Tak. Niejednolicie. No i co, dziękujemy bardzo, że obejrzeliście tego vloga. Dajcie nam znać, czy chcielibyście trochę więcej o książkach właśnie we vlogach, czy więcej przebitek, bo też to są nasze początki, więc... Po prostu... Nie do końca wiemy, za co się tak, zabrać. Tak, i chcielibyśmy, żebyście nam po prostu podpowiedzieli, czego wy chcecie, bo to dla was to robimy. Tak. Dziękujemy bardzo w takim razie za obejrzenie. No i oby do następnego. Cześć.